Dzień dobry. Moje nazwisko Zbigniew Zębaty. Jestem profesorem Politechniki Opolskiej. Jestem także dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury. Chciałbym zaprosić studentów pierwszego roku do studiowania na naszym wydziale. Cieszymy się bardzo, że zostaliście naszymi studentami i chciałbym razem przy pomocy moich kolegów prodziekanów krótko opowiedzieć wam o naszym wydziale. Na tym pierwszym slajdzie mogą państwo zauważyć nasze nowe skrzydło od kilku lat zbudowane Wydziału Budownictwa i Architektury. Jak państwo widzą, znajduje się to skrzydło i nasz budynek na ulicy Katowickiej 48 w Opolu. Teraz chciałbym krótko powiedzieć o władzach dziekańskich. Po środku jest moja osoba, dziekana. Po lewej stronie jest prodziekan do spraw dydaktyki, pan dr Henryk Nowak, profesor uczelni. I jest także prodziekan do spraw organizacyjnych. Po mojej prawej stronie pan dr inżynier Arkadiusz Mordak. Nasz wydział był jednym z pierwszych wydziałów tych założycielskich Politechniki Opolskiej. Jak państwo widzą, wtedy nasza uczelnia nazywała się Wyższa Szkoła Inżynierska i tymi wydziałami założycielskimi był Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa i Wydział Elektryczny. W tej chwili tych wydziałów jest więcej, struktura się skomplikowała, ale można powiedzieć, że początki sięgają roku 1959, a dla nas takie istotne momenty to było uzyskanie praw doktoryzowania jako pierwszy wydział na naszej uczelni w roku 1981, a później także i praw habilitowania, czyli kolejnych praw akademickich. Poza tym w 2011 roku uzyskaliśmy kategorię A, tą najwyższą wśród wydziałów budownictwa ówczesnych w Polsce, czyli należeliśmy do tej ekstra klasy i przez 8 lat tą kategorię naukową utrzymaliśmy. Teraz mamy kategorię B, ale niedługo będzie parametryzacja i liczymy, że awansujemy znowu do tych najlepszych w dziedzinie dotyczącej badań naukowych, czyli dziedzinie, która być może jest bardziej odległa dla państwa, ale z punktu widzenia rozwoju wydziału, rozwoju uczelni bardzo ważna. Na tym slajdzie mamy zaprezentowane pokrótce dane liczbowe o Politechnice Opolskiej. 7 wydziałów, 28 kierunków, 8 kierunków anglojęzycznych, około 6 tysięcy studentów. Jak państwo widzą, Politechnika Opolska jest stosunkowo dużą uczelnią, choć generalnie w kraju należy raczej do tych średnich. Na tym slajdzie widzą państwo plan miasta i tutaj kluczowe dla naszego wydziału miejsca są zaznaczone. W szczególności tym numerkiem 1 jest zaznaczone położenie Wydziału Budownictwa i Architektury. Teraz chciałbym oddać głos moim zastępcom, prodziekanom. Najpierw prodziekan do spraw dydaktyki poruszy z państwem szczególnie istotne sprawy, z którymi na co dzień będziecie się borykać. Warto go dość szczegółowo czy dokładnie posłuchać, bo te rzeczy bardzo przydadzą się wam na co dzień w studiowaniu. Dziękuję. Witam państwa serdecznie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. No, na początku chciałem państwu pogratulować, że państwo wybrali właśnie kierunki studiowania na naszym wydziale, to znaczy architekturę i budownictwo, ponieważ po ukończeniu tych kierunków praca jest pewna, czeka na państwa. Po prostu zawsze się będzie budować, remontować czy też modernizować. Szanowni państwo, ponieważ w trakcie studiów najczęściej to państwo właśnie ze mną będą mieli do czynienia. Dokładnie rzecz biorąc, to biuro COS-u, Centrum Obsługi Studenta, znajduje się w naszym budynku przy ulicy Katowickiej na pierwszym piętrze w pokoju 110.
Tam jest biur COS-u, obok jest także mój gabinet, gdzie w jakichś sprawach no, można tam ze mną się umówić, spotkać. Szanowni Państwo, żeby Państwu no, ułatwić to wdrożenie w proces studiowania, to dziekan zwykle na pierwszym roku studiów powołuje opiekunów spośród nauczycieli akademickich. I tak w tym roku akademickim pan dziekan powołał na opiekuna kierunku architektura panią magister inżynier architekt Bożenę Banek. To jest pracownik katedry architektury i urbanistyki. Natomiast na kierunku budownictwa opiekunem państwa będzie pani doktor inżynier Barbara Kaleta, pracownik katedry mechaniki, konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Sądzę, że jak się zaczną zajęcia, to panie no, pójdą na pierwsze zajęcia do państwa, przedstawią się i w jakichś sprawach różnych zawsze służą pomocą. Przy czym no, w obecnym czasie to raczej prośba, by państwo się zwracali do opiekunów za pomocą maili, ponieważ jak wiemy, no, panuje epidemia COVID-19, dlatego starajmy się zachować, ograniczyć kontakty osobiste. Natomiast proszę Państwa, ponieważ no, ja zwykle Państwo będą mieli ze mną do czynienia, dlatego nie chciałbym zabierać dużo czasu, natomiast chciałbym, aby najważniejsze no, takie rzeczy, informacje o wydziale przedstawił Państwu kolega doktor inżynier Arkadiusz Mordak, prodziekan do spraw organizacyjnych. I ja im oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Arkadiusz Mordak. Jestem prodziekanem do spraw organizacyjnych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. I chciałbym przedstawić Państwu, kontynuując tą rozpoczętą wcześniej już prezentację, kilka dodatkowych informacji. Na początek dwa słowa na temat tradycji akademickich środowiska, czy też etykiety przyjętej na uczelni. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że posługujemy się pięcioma takimi zwrotami w stosunku do nauczycieli akademickich. Poczynając od pierwszego, jest to profesor. Tytuł profesora uzyskuje się poprzez nadanie go z rąk prezydenta Rzeczypospolitej. Jest to tytuł, który zapisuje się zwyczajowo w postaci skrótu prof., a dokładnie brzmiałoby to na przykład profesor, doktor, habilitowany inżynier jako pełny tytuł w przypadku tytułów technicznych. Natomiast do takiej osoby, która posiada tytuł profesora, zwracamy się po prostu pani profesor bądź panie profesorze. Drugą formą przyjętą na uczelni jest ta odnosząca się do doktorów habilitowanych. Może tutaj w skrócie powiem tylko, że przed nazwiskiem osoby, która uzyskała taki stopień naukowy, zapisujemy w skrócie doktor habilitowany bądź doktor habilitowany inżynier. Natomiast do takiej osoby zwyczajowo zwracamy się pani profesor bądź panie profesorze z uwagi na to, że osoby takie zatrudniane są na etacie profesora uczelni. Wreszcie doktor jest to stopień naukowy nadawany przez odpowiednią radę naukową. Osobie, która posiada stopień naukowy doktora bądź doktora inżyniera, przed nazwiskiem dodaje się skrót DR bądź DR Inż. I do takiej osoby zwracamy się pani doktor bądź panie doktorze. I w podobny sposób zwracamy się do osoby z tytułem zawodowym magistra, zwracamy się pani magister bądź panie magistrze, bądź tytułem zawodowym inżyniera, do takiej osoby zwracamy się pani inżynier bądź panie inżynierze. Jeżeli chodzi o kształcenie na Wydziale Budownictwa i Architektury, tutaj prowadzimy dwa kierunki. To jest kierunek budownictwo, na którym mamy studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia oraz kierunek architektura, na którym prowadzimy szkolenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wśród przedmiotów, które spotkacie Państwo na studiach, można wymienić tą grupę takich przedmiotów podstawowych, którymi zaczynają się w zasadzie studia, więc jest to matematyka, fizyka, chemia czy na przykład rysunek. Natomiast przedmioty kierunkowe będą związane ściśle z kierunkiem, który Państwo obiorą, a na drugim stopniu studiów wręcz ze specjalnością, którą będziecie Państwo zajmować się w przyszłości w pracy zawodowej. Króciutko o sylwetce absolwenta i możliwej ścieżce rozwoju zawodowego. Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych
bądź na przykład w administracji państwowej czy samorządowej. Absolwent po kilku latach praktyki zawodowej uzyskuje możliwość otrzymania uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Następnie po dalszej pracy może również ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Jeżeli chodzi o zaliczanie poszczególnych okresów studiów, tutaj cztery podstawowe zasady. Na podstawie systemu punktów kredytowych ECTS, czyli Europe Credit Transfer System, druga zasada to zaliczanie odbywa się poprzez uczestniczenie w zajęciach w semestrach. Są to zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, laboratoriów, seminariów i innych. Dają one łącznie w każdym semestrze 30 punktów kredytowych. Rejestracja studenta na każdy kolejny semestr studiów może być również z długiem kredytowym, aczkolwiek oczywiście nie polecamy tej formy zaliczania semestrów. No i oczywiście zajęcia powtarzane w trybie długu kredytowego są odpłatne. Jeżeli chodzi o organizacje studenckie, w których możecie Państwo się realizować podczas odbywania studiów na naszym wydziale, są to, zaczynając oczywiście od Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej, który jest organem kolegialnym i opiniodawczym i współdecyduje o wszystkich sprawach dotyczących studentów, poprzez inne organizacje, jak Akademicki Związek Sportowy, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Radio Studenckie Emiter, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, czy też Orkiestra Politechniki Opolskiej. Jeżeli chodzi o sam Wydział Budownictwa i Architektury, funkcjonują na wydziale cztery katedry i przy każdej z katedr działają koła naukowe. I tak przy katedrze mostów, geotechniki i procesów budowlanych funkcjonują aktualnie dwa koła naukowe. Jest to koło Roads and Bridges, zajmujące się drogami, mostami oraz wszystkim, co związane z procesem ich budowy, wznoszenia, utrzymania, oraz koło geoinżynier, zajmujące się problemami geotechniki. Przy katedrze mechaniki konstrukcji budowlanych inżynierskich funkcjonują również dwa koła naukowe. Jest to koło konstruktor oraz koło młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Również przy katedrze fizyki materiałów funkcjonuje koło naukowe o nazwie Deviator i koło EcoMatBud przy katedrze inżynierii materiałów budowlanych. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek architektura, tutaj Katedra Architektury i Urbanistyki prowadzi prężnie działające koło. I ostatnie informacje, drodzy Państwo, najważniejsze strony internetowe, z których powinniście korzystać jak najbardziej. Jest to strona, na której uzyskacie informacje o Politechnice Opolskiej, a więc www.po.opole.pl oraz informacje o samym Wydziale Budownictwa i Architektury, czyli www.wbia.po.opole.pl. Tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje o Wydziale. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa do studiowania.